Hej, z tej strony Łukasz, witam Was na moim kanale, na kanale Lekret. Słuchajcie, no jedziemy teraz na zakupy, jedziemy po mleko po raz kolejny, bo kupiłem mleko, ale okazało się, że było za mocno pasteryzowane i mi ser nie wyszedł, więc jedziemy po mleko, ale okazało się, że sąsiad z naprzeciwka ma farmę i ma na niej krowy i będę próbował go tam poprosić, żeby mi sprzedał mleko, właśnie. No, tylko słowa zapomniałem. I słuchajcie, kochani, dzisiaj zadzwoniła do mnie fotowoltaika. No, muszę się tym pochwalić. No i pani pod fotowoltaice pyta się mnie, czy ja mieszkam w powiecie biłgorajskim. A że ja dzisiaj miałem dobry humor, to powiedziałem, że nie, że mieszkam w powiecie mongolskim. Bo najczęściej to rzucam kurwami i odkładam słuchawkę. No, że mieszkam w powiecie mongolskim. Pani tam myślała i powiedziała mi, że w moim powiecie jest możliwe dofinansowanie. No i później się zapytała, czy mieszkam w domu jednorodzinnym. Ja powiedziałem, że tak. No i zapytała się, czy mój budynek jest dostosowany do paneli dachowych, czy też na gruncie bym chciał. No i ja wtedy powiedziałem, że ja mieszkam, owszem, ale w ziemiance. No i wtedy pani bot podziękowała mi za rozmowę i odłożyła słuchawkę. Więc tak, czuję się rozczarowany, bo tutaj temat dla Krzyśka Lisa. Jak widzisz, Krzyśku, jak masz ziemiankę, no to masz same kłopoty, bo już paneli fotowoltaicznych tobie nie dofinansują. Dobra, słuchajcie, lecimy na te zakupy. Jak coś mi jeszcze wpadnie do głowy, to wam powiem. Kochani, słuchajcie, już po zakupach, żeśmy dzisiaj troszkę zakupów zrobili, ale muszę wam powiedzieć, że sytuacja na Ukrainie, wojna oraz podwyżki cen paliw wpłynęły, że niemiecki rolnik odkrył w sobie nutkę słowiańskiej duszy. W żadnym sklepie w naszym miasteczku nie można kupić oleju ani rzepakowego, ani oleju słonecznikowego, dlatego że miejscowi rolnicy wykupili olej i dodają go do paliwa do maszyn rolniczych. Więc jest generalnie kłopot duży, bo są jakieś takie oleje typu z pestek winogron, z pestek dyni, takie wynalazkowe, na przykład olej z orzechów, to owszem jest, ale nie kupi się oleju zwykłego takiego do gotowania, do smażenia rzepakowego, czy też gdzieś tam do sałatek słonecznikowego. No i to jest dość kłopotliwa sytuacja, bo mi zostało bardzo mało oleju i będziemy musieli przejść na smalec, ewentualnie na ten oliwę, no. Albo przestaniemy po prostu smażyć. Chociaż weźcie niesmażonego placka ziemniaczanego. Nie, nie, to już nie to samo. Znaczy, mam jeszcze olej lniany, on też jest zdrowy, ale on nadaje taki posmak orzechowy potrawom, jak się na nim smaży, więc nie zawsze nam to pasuje, no bo jednak ten placek ziemniaczany powinien smakować plackiem ziemniaczanym. Mam nadzieję, że ta sytuacja się w końcu jakoś uspokoi. Fakt faktem, że no tutaj ropa chyba już 2,30 za litr, coś Karl mówił. Nie wiem. Generalnie no poszło grubo w górę. Grubo w górę poszło, no niestety, no. Putin i Dina chuj, to jest mój komentarz do tej sytuacji. No, jutro będzie golonka według przepisu kwasiora, golonka w piwie, już się w piwie moczy. Jutro ją podgotuję i później będę piekł. Na glazurę kupiłem, on tam proponował żurawinę. U nas nie było konfitury żurawinowej, kupiłem, Ania mi wybrała. Kupiliśmy konfiturę z kwaśnych wiśni. Myślę, że też się sprawi. Do tego, do tej glazury jeszcze ciemne piwko Dunkelka. No i miód, wiadomo. Specjalny pędzelek do glazurowania kupiłem, bo nie miałem, a się przyda. No i kupiłem mleko w butelkach świeże. Mam nadzieję, że tym razem ser mi wyjdzie. Planuję zrobić gołdę. I taki mam plan. Trochę się boję, ale pomyślałem, bo tam trzeba prasę, ja mam tą prasę hydrauliczną, ale pomyślałem, że przecież mam też ciężary, postawię 10 kg talerz, myślę, że to akurat dobrze ściśnie, a później się doda drugi 20 kg, albo już na 20 kg to już wstawię to w prasę wtedy. No dobra, słuchajcie, kończę, życzę wam miłego weekendu, jest sobota wieczór, jak to wrzucam, więc jeszcze macie przed sobą sobotnią noc niedzielnego kaca, więc życzę wam, żeby był lekki, łatwy i niedokuczliwy. Trzymajcie się.